artysta, malarz, surdopedagog, podróżnik zafascynowany starożytnymi cywilizacjami, współzałożyciel grupy artystów głuchych. Zapraszam Was na spotkanie z edukatorem w Muzeum Narodowym w Warszawie, z Markiem Krzysztofem Laseckim. Marek, idea festiwalu Siły Marzeń wzięła się z tego, że kiedyś dostałam propozycję zrobienia prelekcji. I zgłosiła się do mnie niesłysząca dziewczyna, która powiedziała, że bardzo chciałaby pójść na tą prelekcję. No więc ja wpadłam na szalony pomysł i powiedziałam, kurczę, to wiesz co, to może zróbmy coś więcej. Spróbujmy przetłumaczyć moją prelekcję dla osób niesłyszących. Bo ja bardzo chciałabym opowiadać o sile marzeń, o tym, jak udało mi się zdobyć koronę ziemi, pracując na pełnym etacie i wychowując dziecko. No ale okazało się to za trudne, zdecydowanie, bo ona była osobą niesłyszącą. Nie wiedziałam wtedy, że żeby przetłumaczyć to, co ja mówię, to po pierwsze musi być tłumacz certyfikowany, musi być to osoba słysząca, że to nie może zrobić osoba niesłysząca. No i że to jest dużo bardziej skomplikowane, niż mi się wydawało. Stąd idea festiwalu dla osób niesłyszących, dla osób głuchych. Dlatego jesteśmy wyjątkowo tutaj w trójkę, chociaż nasi widzowie nie widzą wszystkich osób biorących udział w tym festiwalu, bo jesteśmy tu z Magdą, ale za kamery jeszcze nam miga Asia, tak? Ona nam tłumaczy to, co ty będziesz mówić. Dla mnie to jest nowa sytuacja. Chcę powiedzieć, że jestem bardzo zaszczycony, że zostałem zaproszony na ten festiwal Siła Marzeń. To jest właśnie super festiwal dla wszystkich osób, które interesują się podróżami i potrzebują jakiejś inspiracji, jakichś materiałów, którymi mogliby się zainspirować. Żeby mogli wyjeżdżać w różne miejsca, których jeszcze nie widzieli. Także bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na ten festiwal. Rzadko kiedy zdarza się, żeby osoba głucha brała udział w jakimś festiwalu, także super, dziękuję. Jak ja patrzę na listę krajów, w których ty byłeś, Nepal, Chiny, Maroko, Birma, weź mi podpowiadaj, jeśli ja o czymś zapomniałam, to sobie myślę, że ja to w ogóle nie widziałam świata, wiesz? Czy ty mógłbyś opowiedzieć jakąś swoją taką niesamowitą, albo może pierwszą podróż, bo podejrzewam, że ta pierwsza jest zawsze taką podróżą najbardziej zapamiętaną. Jak to się zaczęło, że zacząłeś podróżować? Prawdę mówiąc, ja jestem już starszym panem. Urodziłem się dawno temu. I jeżeli chodzi o podróże, to przyznam, że za czasów PRL to nie było łatwe. Ja bardzo interesowałem się innymi państwami, jak wyglądają inne kraje, jak się tam żyje, ale ciężko było wyjeżdżać. Pamiętam, że pierwszy raz wyjechałem do NRD, do wschodnich Niemiec. I jak tam byłem, to po jakimś czasie, jak Polska była wolna, to moja pierwsza podróż była właśnie też do Europy. Ja interesuję się sztuką, to jest moja pasja. I chciałem zobaczyć muzea, nie tylko w Polsce, ale też znane muzea, na przykład w Berlinie, w Londynie, w Paryżu, albo w innych miastach europejskich. Chciałem to wszystko zobaczyć. I w czasie tych podróży po Europie poznałem kulturę, sztukę, też życie codzienne mieszkańców Europy. Ale później, właśnie będąc w tych wszystkich europejskich muzeach, ponieważ jestem pasjonatem sztuki starożytnej, starożytnych kultur, cywilizacji i na przykład będąc w muzeum w Londynie, w British Museum,
zafascynowały mnie te ogromne rzeźby z czasów Mezopotamii i rzeźby perskie. I wtedy pojawiło się u mnie marzenie. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda tam na miejscu. Będąc w muzeum w Berlinie, też widziałem piękną część bramy Isztar. Przecież to jest Babilonia. Byłem tak zafascynowany, że chciałem to zobaczyć tam na miejscu, na wschodzie. I wtedy zacząłem myśleć o wyjeździe właśnie w takie dalekie kraje. To było 8 lat temu i prawdę mówiąc, no lepiej późno niż wcale, więc zdecydowałem się na zorganizowanie pierwszego wyjazdu i pierwsze państwo, do którego wyjechałem, to były Indie. Powiem szczerze, że trochę się bałem, ale wziąłem osoby głuche ze sobą. Były 3 osoby głuche plus ja. Na początku dla bezpieczeństwa wolałem podróżować zespołowo, grupowo. Była ze mną głucha psycholog, głucha matematyczka, głuchy grafik i ja. We czwórkę pierwszy raz wyjechaliśmy do Indii. Jak ta podróż wyglądała? No właśnie, chciałam to opowiedzieć. Miałem zupełnie inne wyobrażenie na podstawie książek, czy przewodników, czy wszystkich materiałów, które przejrzałem, przygotowując się do tej podróży. Natomiast tam na miejscu to wyglądało zupełnie inaczej. Powiem szczerze, że jak tam wylądowałem, to byłem przerażony. Jak wyszedłem z dworca, ludzie leżeli na ulicach. Nawet chciałem od razu już wracać do Polski. Po prostu było tam strasznie. Czułem taki strach, bo nie znałem ich zwyczajów, zasad tamtego społeczeństwa. Ale powiem szczerze, że my sami głusi, tak bez żadnego przewodnika, potrafiliśmy przygotować ten wyjazd do Indii. Jak ja myślę o Indiach, to myślę przede wszystkim o zapachach i smakach. Ja uwielbiam indyjską kuchnię. Po prostu to jest dla mnie jakiś szał. Czy ty też miałeś te doznania, takie smakowe i zapachowe? Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o ich kulinaria, to pierwsza rzecz, no niestety poczułem taki strach, ponieważ jak zobaczyłem, w jaki sposób oni to przygotowują, to pierwsze moje wrażenie to było to, że to jest brudna kuchnia. I zastanawiałem się, czy jeść, czy nie jeść, czy nie będę miał problemów żołądkowych. Byłem taki pełen rezerwy, ale jak spróbowałem, to zacząłem próbować kolejnych. Tam jest oczywiście jedzenie wegetariańskie, tam jest mnóstwo warzyw, owoców, soków. To wszystko, co można tam znaleźć w przyrodzie i to jest niesamowite. My nie bez kozery spotkaliśmy się tutaj, w Muzeum Narodowym. Po pierwsze dlatego, że ty jesteś artystą, jesteś po Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Po drugie, jesteś, tak mi ładne takie słowo powiedziałeś dzisiaj, jesteś edukatorem, prawda? I ty zajmujesz się oprowadzaniem osób głuchych tutaj po muzeum, opowiadaniem historii, sztuki. Opowiadasz o sztuce, opowiadasz o malarstwie. No i dlatego właśnie tutaj jesteśmy. Powiedz, skąd się wzięła ta twoja fascynacja malarstwem? Jeżeli chodzi o moją pasję, to miałem ją od dziecka. Zawsze lubiłem malować. Ale tak na poważnie zacząłem malować w szkole w Wejherowie. Jak chodziłem do szkoły w Wejherowie. Tam była szkoła dla głuchych. I tam miałem takie pierwsze przygotowanie, poważne przygotowanie, kształcenie plastyczne. Później malowałem jakby we własnym zakresie, ale marzyłem o tym, żeby dostać się na studia, na Akademię Sztuk Pięknych. Ale w dawnych czasach studia nie były dostępne dla osób głuchych, nie było łatwo. Osoby głuche zawsze miały problemy, żeby się dostać na studia.
tylko wybrani mieli takie szanse. Być może, że ze względu na to, że mieli jakieś wsparcie, może rodziny, być może, że plecy. Natomiast osoby, które miały talent, ale nie miały takich możliwości, no to niestety był problem. Ja pamiętam, że jak mieszkałem jeszcze w Łodzi, to dojeżdżałem do pracy, przejeżdżałem koło budynku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi tramwajem, wyglądałem zza okna i marzyłem, że chciałbym tam studiować. Za każdym razem, jak przejeżdżałem, to z takim sentymentem patrzyłem właśnie na tą uczelnię. Później moja koleżanka, która też ma wadę słuchu, zaczęła tam studiować i zapytałem ją, co myśli, czy ja też umiem malować na tyle, że mógłbym się dostać tam na studiach. A ona powiedziała, oczywiście, jeżeli chcesz, to spróbuj. I dzięki temu, że ona mi to powiedziała, ja podjąłem decyzję, zacząłem studiować, przygotowałem teczkę, papiery, zdałem 3 etapy egzaminu. Ja naprawdę bardzo, bardzo chciałem, bardzo mi zależało na tym, żeby się tam dostać. Nie chciałem stwarzać żadnych barier. I potem w tym dniu, kiedy będą te wyniki, czekałem, czy dostałem przyjęte, czy nie, bo było około 120 osób, a ja tak marzyłem, żeby się dostać na te studia. I później dostałem SMS-a. Moja koleżanka, ta właśnie, która mnie zachęciła, ona wysłała mi SMS-a. Jak przeczytałem, dostałeś się. To łzy mi pociekły. Wiesz, jak to się nazywa? To się nazywa siła marzeń. Dokładnie. No więc, zostałem studentem. Oczywiście no, była bariera komunikacyjna, ale zawsze z każdym profesorem rozmawiałem, mówiłem, że jestem osobą głuchą, że będę siedział w pierwszej ławce blisko profesora, że będę odczytywał to, co on mówi. I cały czas patrzyłem na jego usta. Byłeś kujonem. Ja zawsze byłem zafascynowany. Ja bardzo się interesowałem historią, interesuję się historią sztuki. Umiem malować, natomiast w tej pracowni malarskiej uczyli mnie, jak malować lepiej. Ja malowałem dobrze, tylko chodziło o to, żebym był lepszym malarzem. Natomiast dzięki uczelni poznałem historię sztuki. Lepiej poznałem historię sztuki i to się wiąże właśnie z podróżami. Bo na historii sztuki opowiadali o Mezopotamii na przykład. I słuchałem naprawdę zafascynowany. To wszystko się działo jeszcze przed naszą erą. W latach, nie wiem, 600-tych, 900-tych, przed naszą erą. Już takie ogromne budowle były budowane, tak pięknie rzeźbione, taka cudowna architektura. I ja nie mogłem sobie wyobrazić, jak to było możliwe. Na przykład historia Angkor. Zaczyna się w roku 1100 i tam mieszkało 1 000 000 ludzi. A w Polsce kto mieszkał w roku 1100? 1 000 000 ludzi? No nie było tyle osób, więc to mnie właśnie zafascynowało. I chciałem tam pojechać i to zobaczyć na własne oczy. Ponieważ zdjęcia w książkach to za mało, najlepiej jest wyjechać, zobaczyć na miejscu, na miejscu odkryć. Powąchać. Tak. Te wszystkie ukryte skarby w ziemi. To nieważne, czy ta część jest, czy całość jest zachowana. Ważne, że to, co jest, to, że to można zobaczyć. I to bardzo zmienia myślenie. Ja, będąc w takich miejscach, ja się cofam te kilka tysięcy lat do tyłu i wyobrażam sobie na podstawie tych ruin, jak to wtedy wyglądało, jak ludzie wtedy żyli. Natomiast lubię takie miejsca, które są opuszczone, gdzie jest mało turystów. Tam więcej czuję tego ducha, tam jestem bardziej w stanie sobie wyobrazić, jak to kiedyś wyglądało. To jest dobre miejsce. Inny przykład. W Iranie
dawnej Persji. Pojechałem tam dlatego, że tam są jeszcze pozostałości dawnej świetności właśnie państwa perskiego. Niestety z powodu wojen, które tam się w tej chwili toczą, na przykład w Syrii, bardzo dużo takich pozostałości zostaje zniszczonych. W Iraku, tak jak mówiłem, w Syrii, tego jest coraz mniej, ponieważ tam ciągle się toczą wojny, a to talibowie, a to Amerykanie. To wszystko niszczeje i jest tego coraz mniej. Tylko w Iranie są jeszcze 6 czy 7 dobrych miejsc, takich ośrodków archeologicznych. I w takie miejsca warto pojechać, gdzie jest mało ludzi, żeby poczuć tego ducha. I właśnie cofnąć się te 1000 lat wstecz. I być tam w tamtym momencie. Też co ciekawe, dawniej ludzie byli bardzo dobrzy w stwarzaniu technologii, chociażby biżuteria. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, jak pięknie tworzone są te rzeczy z biżuterii. Bransoletki, kolczyki. To wszystko jest tak cudownie zrobione. To było robione 2000 lat temu. Teraz takich rzeczy się już nie robi. Albo rzeźby. One są niesamowite. Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak oni byli w stanie zrobić tak ogromne rzeźby wielkości budynku. I to jest dla mnie niesamowite i daje mi taką ogromną inspirację. Ciekawe, czy jakbyśmy zrobili ci badania genetyczne, to by wyszło, że jesteś pół Persem, albo kto wie. Na pewno jestem Persem, na pewno. Kultura Persji, sztuka, o której mówisz, no podejrzewam, że to jest taki wachlarz możliwości i rzeczy, którymi można się ekscytować, duży, że czy jest taka jedna rzecz, którą mógłbyś wybrać, że to najbardziej cię fascynuje w tej sztuce albo w tej kulturze, która cię tak interesuje? Szczerze mówiąc, sztuka u mnie jest zawsze na pierwszym miejscu. Kultura też jest istotna, ale sztuka. A czemu sztuka? Bo na mojej uczelni miałem taki zakres, dali mi takie zadanie, żeby wykonać dla profesora jakieś wypracowanie. I szykując materiałów, przeglądałem historię Persji i za każdym razem, jak obracałem kartkę, to strasznie na mnie działało. Widziałem różne symbole, na przykład lew. Lew jest nie tylko symbolem siły i władzy, ale też odstrasza ludzi. Gryf. To symbol przecież Wejherowa, prawda? I w ogóle kaszubski symbol, herb, prawda? Tak. Herb Wejherowa to jest taki kwiatuszek. Ale to jest, poczekaj. Czyli bo miasto gryf. Założył Wejher. To nie jest gryf? Gryf jest, ale nie Wejherowa. Oni mają taki kwiat. A kaszubska flaga? To później sprawdzimy, się spotkamy następnym razem. Bo my jesteśmy z jednego, wiecie, rejonu. My jesteśmy z Kaszub, bo jeśli ty studiowałeś, uczyłeś się... Ja uczyłem się w Wejherowie 6 lat. Chodziłem tam do szkoły 6 lat. Dojeżdżałem, także bardzo dobrze znam te okolice. A właśnie, chciałem opowiedzieć, że czytając właśnie książki o różnych kulturach, one mnie fascynowały, ale ta kultura perska najbardziej. I dlatego tutaj postanowiłem się skupić, dlatego też zdecydowałem się tam pojechać. I jak byłem w Persepolis, bardzo dużo dowiedziałem się tam nowych rzeczy, takich, których nie było w książkach. Dzięki przewodnikowi, który mi opowiadał o tym. Na przykład, jak się kiedyś czciło króla. U nas się klękało przed królem, a tam się wykonywało właśnie taki gest. Gest to jest coś, czym ja też się interesuję, a to było właśnie charakterystyczne dla Persów. Kolejna kwestia, prawo. Na przykład sędzia, który
był na przykład nieuczciwy, to jeżeli został przyłapany, król skazywał go na karę śmierci. I kara śmierci wyglądała w ten sposób, że z tego sędziego zdzierano skórę, robiono z niego fotel z tej skóry i potem synowi tego sędziego kazano siadać na tym fotelu. Ojej. Kolejna kwestia. Finanse. Banki. Kto wymyślił banki? Persowie. Pożyczki, procenty i tak dalej. To jest ich pomysł. I to jest bardzo ciekawe. Także jest bardzo dużo takich historii. To jest bardzo, bardzo szeroki, bardzo ciekawy temat. Wiesz, ja się zastanawiam nad tym, jak wygląda podróż osoby niesłyszącej. I poprawiaj też mnie, jak ja mówię coś źle. Czy mówi się osoba niesłysząca, czy mówi się głucha osoba? Bo mnie tu Magda bardzo często też poprawia, że ja mówię coś źle. Poprawicie mnie? To jest dwóch na jednego. Halo? Głuchy. Głuchy, po prostu głuchy. Jak wygląda taka podróż, wiesz, bo macie bardzo utrudnione jednak gdzieś tam funkcjonowanie, nawet o tym, co opowiadałeś, jak wyglądały twoje studia, jak ciężko było się dostać na nie. A jak wygląda podróż w ogóle, wiesz, czy to zawsze rzeczywiście lepiej jechać z kimś, gdzie wy możecie, że tak powiem, te zadania podzielić? Bo podejrzewam, że świat, zwłaszcza ten wschodni świat, on w ogóle nie jest gotowy na podróże osób głuchych. Jak to w praktyce wygląda? Jak ty sobie radzisz, wiesz? Prawdę mówiąc, osoby głuche zawsze mają barierę komunikacyjną. Zawsze. Nie tylko na wschodzie, też tutaj w Polsce. Wiadomo, że osoby słyszące nie wiedzą, jak rozmawiać z osobami głuchymi. To, co ty mówisz, tak, to jest zupełnie normalne. To jest kwestia jakby braku świadomości osób słyszących, tak, że nie wiedzą, z jakimi barierami, z jakimi problemami się borykają osoby głuche. Możemy mieć kontakt zawsze na piśmie. Myślę, że o tym warto pamiętać. Myślę, że każda osoba głucha może się porozumieć na piśmie. Aczkolwiek głównie osoby głuche używają języka migowego, natomiast no nie każdy go zna, więc można się porozumiewać pisemnie, można pisać SMS-y. Natomiast jeżeli chodzi o podróże, podstawowa umiejętność to jest język angielski. Wszyscy musimy znać trochę języka angielskiego, ale dzisiaj nie ma z tym problemu. Wiesz dlaczego? Ponieważ Google ma translator. Jest translator, z którego można korzystać. 10 lat temu to ja miałem przy sobie słowniczek polsko-angielski. Taki książeczkowy i tam szukałem, jak coś powiedzieć. A w tej chwili to po prostu piszę sobie na telefonie, pokazuję tej drugiej osobie. Ale nawet jeżeli ta druga osoba do mnie mówi, no to po prostu przykładam telefon do jego ust, translator to nagrywa i mi potem tłumaczy i ja sobie to czytam. Także to jest dużo lepiej. Teraz jest dużo lepiej niż było kiedyś. Ale ja mam pytanie, bo pamiętasz, jak jest w Indiach i ja miałam na przykład taki... zdezorientowana byłam totalnie, bo Hindusi, jak mówią tak, robią tak. Zobacz. Tak, nie? I co oni mówią? Zgadzają się czy się nie zgadzają? Nie wprowadzało cię to w jakąś taką, wiesz, dezorientację totalną? Ja też miałem z tym problem, tak. Miałem podobne sytuacje i to jest normalne, tak? Tak wygląda ich kultura. Natomiast wystarczy zaobserwować mimikę twarzy i po tym można poznać, że się zgadzają. Osoby głuche bardziej zwracają uwagę na mimikę i są bardziej na to wyczulone i w związku z tym są w stanie się zorientować, że ktoś się zgadza albo ktoś się nie zgadza. Natomiast Hindusi są bardzo otwartymi ludźmi. Bardzo łatwo nawiązać z nimi kontakt. Są bardzo mili, serdeczni, życzliwi. A Nepalczycy? Też. Też. Ja myślę, że każda osoba głucha może podróżować, tylko trzeba mieć w sobie odwagę. Ale warto spróbować. Ja po powrocie z Indii zacząłem myśleć o regularnych podróżach po Azji. Naprawdę.
i odkrywam różne miejsca, kolejne i kolejne. Zostało ich już niewiele tych państw azjatyckich zostało. Chciałem pojechać do Afganistanu, ale tam akurat były zamachy w tym momencie, więc wycofałem się. Nie wiem, też czuję takie bariery. Dużo planuję, ale nie wiem, co mi się uda zrealizować w tym roku. Na przykład chciałem pojechać do Meksyku razem z grupą znajomych, ale z powodu koronawirusa się nie udało. Jak ty masz taką siłę marzeń, to ja nie mam w ogóle żadnych wątpliwości. Myślę, że może za rok. Może za rok pojadę, albo za dwa lata, jak to wszystko jakoś przejdzie. Czyli kolejne plany? Ale muszę jeździć. Są. Meksyk, Peru. Planuję też właśnie Peru, Meksyk, tylko tam, gdzie są takie ośrodki archeologiczne. Tylko tam właśnie chciałbym jeździć. To ja czekam na twoje kolejne opowieści, bo dla mnie to była bardzo ciekawa podróż w bardzo ciekawym miejscu. Podróż historyczna, ale podróż też oczami osoby głuchej. Możemy się uściskać? Witam wszystkich. Nazywam się Marek Lasecki. Chciałbym opowiedzieć o takim bardzo ciekawym miejscu, które kocham. Persja i sztuka perska. Kiedy byłem w British Museum, chodząc po muzeum, zobaczyłem dział ze sztuką Mezopotamii i tam były takie piękne rzeźby przywiezione właśnie z Persepolis. I właśnie o tym miejscu chciałem opowiedzieć. Postanowiłem wyjechać do Iranu i wybrałem właśnie na miejsce zwiedzania Persepolis, gdzie można było właśnie zobaczyć piękną sztukę perską. Persepolis to jest najważniejsze miejsce w Iranie. Jeżeli chcecie tam pojechać, to jest obowiązkowy punkt programu. Teraz chciałbym opowiedzieć, jak kiedyś miasto Persepolis wyglądało. Na wejściu witała wszystkich ogromna brama. Był tam ogromny taras i wchodząc były ogromne schody. Miasto na schodach. Było to miasto królów. Wchodząc po schodach docierało się do dwóch ogromnych kolumn w kształcie byków z ludzką głową, uskrzydlonych byków. I te byki były taką, witały wszystkich, którzy przychodzili. To było naprawdę ogromne. Później wchodziło się do Pałacu Królewskiego, w którym znajdowało się tysiące kolumn. Są tam teraz resztki tych kolumn. Niektóre kolumny jeszcze stoją, większość jest powalona. Ale to, co ciekawe, to głowice tych kolumn, kapitele. One są pięknie rzeźbione. Mamy tam byki, gryfy. I to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Później, jeżeli wejdziemy do kolejnego pałacu, w którym król przyjmował swoich gości, tam jest piękna fasada, na której jest płaskorzeźba. I tam, na tej płaskorzeźbie, jest pokazana scena gości, którzy przyjeżdżają w odwiedziny do króla. Jest pokazana taka procesja gości, wojska, też innych królów przychodzących z zagranicy. Te rzeźby są piękne, bardzo szczegółowe, mnóstwo detali tam jest. Jeżeli patrzymy na zwierzęta, to wiadomo, co to za zwierzęta.
jak patrzymy na przykład na konie, to jesteśmy w stanie poznać, czy to jest ogier, czy to jest klacz, ponieważ no, te miejsca, które sugerują płeć konia, są bardzo dokładnie wyrzeźbione. Później, wchodząc na wzgórze, widzimy grobowiec królów z dynastii Achemenidów. To byli władcy Persji, którzy pozwalali na rozwój sztuki. W tym czasie w różnych miejscach powstawały ośrodki artystyczne. Na wzgórzu jest też ogromna studnia. Persowie wynaleźli bardzo dużo różnych technicznych właśnie wynalazków. Potrafili zbudować akwedukty, dzięki którym całe miasto było nawadniane. Będąc w Persepolis, czułem, jakbym był w tamtym miejscu, jakbym żył tam wtedy, w tamtych czasach. Te resztki, te ruiny w mojej wyobraźni wznosiły się i widziałem te kolumny, które powstają, widziałem te ogromne, piękne pałace. I chciałbym, żebyście wy też tam pojechali, do Iranu i zobaczyli z bliska te miejsca. Nie na zdjęciach, nie na filmach, na własne oczy. Pa, pa. Cześć. Moją pasją jest sztuka i podróże. Za mną widzicie Muzeum Narodowe. W środku są różne eksponaty z różnych kultur, z różnych cywilizacji. Można tam też podróżować. To jest taka mała podróż. Pracuję tam jako edukator dla osób głuchych. Jeżeli ktoś chce przyjść, zapraszam na moje oprowadzania w Muzeum Narodowym. Nazywam się Marek Lasecki. I możecie też obserwować mojego Facebooka. Możecie wejść na mojego fanpage'a MKL. MKL Sztuka. Cześć! Drogi Marku, zgodnie z festiwalowym zwyczajem zostawiam Cię z naszym festiwalowym kołem siły marzeń. Was, kochani widzowie, zostawiam z Markiem i z Magdą, naszą niesamowitą tłumaczką, a ja znikam, ulatniam się i idę zadawać pytania. Siła marzeń. Możesz przenieść się w dowolne miejsce i czas w historii świata. Co wybierasz? Persję. Z jakiego swojego dotychczasowego osiągnięcia jesteś najbardziej dumny? Jestem dumny z tego, że mogę realizować moje marzenia. Za czym tęsknisz? Chciałbym ponownie... Za czym tęsknię? Myślę, że za Indiami. Spotykasz 5-letniego, małego Mareczka. Co byś mu dzisiaj powiedział? Powiedziałbym, że warto myśleć o podróżach, bo podróże dużo uczą. W jakim mieście znajduje się słynne z legend zwierciadło mistrza Twardowskiego? A. W Radomiu. B. Płocku. C. Węgrów. Węgrowie. Węgrów, Węgrów, Węgrów. Szybkie strzały. Miasto czy las? Las. Kino czy teatr? Kino. Słodki czy gorzki? Gorzki. Przyszłość czy przeszłość? Przeszłość. Wakacje w Polsce czy za granicą? Za granicą. Spokój czy adrenalina? Adrenalina. Ranny ptaszek czy nocny Marek? Ranny ptaszek. Książka i kot czy przygoda w górach? Przygoda w górach. Zadanie fizyczne czy intelektualne? Intelektualne.
Szybki prysznic czy długa kąpiel? Szybki prysznic. Kawa czy herbata? Kawa. Planowanie czy spontan? Trudne. Myślę, że spontan. Marek, zdałeś śpiewająco nasz test. Mamy tu dla Ciebie prezenty, dla Magdy też mamy, ale przepraszam, poza kadrem, ja muszę się tutaj wbić. Dziękuję Ci bardzo za wspaniałą zabawę. Bardzo dziękuję. A Was zostawiam jeszcze raz. Ja nie wiem, jak się pokazuje w języku migowym, ale jestem trochę, wiesz...